Spider-Man poprzez multiversum trafił do kin. Czas na 5 moich wniosków po seansie filmu o Milesie Moralesie. 1. O wiele lepiej poznajemy historię i motywację Spider-Gwen, a także mocniej zagłębiamy się w życie rodzinne Milesa, który mimo, że coraz lepiej radzi sobie z byciem Spider-Manem, nie potrafi zbalansować życia i coraz mocniej się w nim gubi. 2. Film ma wyraźnie podzieloną strukturę. Na początku zagłębiamy się w umysły Milesa i Gwen, później poznajemy The Spider Society i ich działania, a na końcu wraz z bohaterami próbujemy nie dopuścić do najgorszego, czyli katastrofy multiversum i wydarzeń, które muszą się wydarzyć. 3. Across the Spider-Verse daje nam kolejnych wspaniałych bohaterów. Spider-Punk jako anarchista jest fantastyczny, Mayday Parker przesłodka, Miguel O'Hara zdecydowany i momentami bardzo przerażający, Scarlet Spider to piękna satyra na zachowanie Batmana z głosem Andiego Samberga, a Pawitr, czyli Spider-Man India oraz Spot, wilan filmu, dostarczają dużo świetnego humoru. 4. Nie spodziewałem się, że sequel Into the Spider-Verse może brzmieć i wyglądać jeszcze lepiej. Producent muzyczny Metro Boomin stworzył bardzo klimatyczny soundtrack, którego słuchałem przez cały piątek, a wizualnie to arcydzieło. Dokładamy nowe wymiary i style postaci, które zachwycają. 5. Finał zwiastuje ogromne zagrożenie dla całego multiversum, ale ze względu na dwa bardzo duże twisty, również dla Milesa i Gwen. Ich wymiary i życia są zagrożone, a Spider Society chce zniwelować problem za wszelką cenę. A co wam podobało się najbardziej? And then I looked at my uncle and... Let me guess. He died?